polscy misjonarze pracują w 96 krajach świata. Często patrzymy tak bardzo romantycznie na tę pracę misyjną, ale jest ta strona trudna też. W jaki sposób misjonarz się utrzymuje w Afryce, w Ameryce Południowej? Jak to wygląda od strony praktycznej? Ja osobiście mogę mówić na podstawie mojego kochanego Kamerunu i to jego części południowo-wschodniej, która jest częścią w wielkim procencie zalesioną. Tam jest dżungla, tam jest granica sawanny. Tam są diecezje, które, 3-4 diecezje, które w zasadzie powstały w ostatnim dwudziestoleciu. No, misje są cały czas przedsięwzięciem nadzwyczaj romantycznym, ale też jest pewna praktyka, o którą trzeba się starać. No, jeśli ja mówię o misjach, to mówię jako ksiądz diecezjalny. Oczywiście, że inne świadectwo dadzą też misjonarze zaprawieni, zakonni, którzy pracują w grupach, we wspólnotach. Tak się utarło, że księża diecezjalni o nazwie Fidei Donum, misjonarze, są takim darem wiary wypożyczonym przez biskupa macierzystej diecezji księdza, tak jak ja pochodzę z diecezji gdańskiej, wypożyczonym biskupowi danego kościoła młodego, na przykład w Afryce, który to kościół dopiero dojrzewa. Dzisiaj właściwie na świecie już nie ma takich misji, nazwałbym to trawka. I na tej trawce od zera buduje się struktury kościoła, czy głosi się Ewangelię. Takie wyobrażenie z filmu Misja, to już nie istnieje, to jednak jest przeszłość. Są pewne miejsca, ale one są nieliczne. Jest już pewna struktura. I w zasadzie dzisiaj każdy, kto wyjeżdża na misję, liczy się z tym, że jedzie do jakiegoś miejscowego kościoła, które jest w jakimś stadium zaawansowania. No, życie jest właśnie dzielone na ten romantyzm misyjny i praktykę. Ja byłem na misji o nazwie Dyang w południowo-wschodnim Kamerunie. W Afryce Czarnej zresztą przeciętna misja liczy sobie 30, 50, 60 lat. Jeśli chodzi o rozwój pracy misyjnej, to są lata, koniec XIX wieku, 1880-90 lata, początek takiego otwarcia się misyjnego na czarnym kontynencie. My w Kamerunie obchodziliśmy w 1990 roku stulecie ewangelizacji. No to można powiedzieć prawie, że prahistoria jak na Afrykę. Tak, tak. Przed katolikami w Zatoce Gwinejskiej, zachodniej Afryki, byli baptyści, byli protestanci. Ale właśnie te lata misyjne, te początki XIX wieku dają wyobrażenie, że można dzisiaj jeszcze w Afryce natknąć się na ludy, które może nie tyle nie widziały białego, bo już widzieli białego człowieka, wiedzą, co to jest inny człowiek o białym kolorze skóry. Ale jeszcze nie są zorganizowane. Są to ludy wędrujące, jak pigmeje Baka w lasach Kamerunu. I tam, gdzie są te ludy i te plemiona jeszcze takie, powiedziałbym, naturalne, tam można przeżyć rzeczywiście jeszcze oddech tych takich misji, no, ze wspomnieniem filmu Misja, prawda? Indian, Araukani gdzieś w Paragwaju. Ale tak jak ksiądz mówi, ci ludzie to są przecież ludzie ubodzy. Oni mają tylko to, co natura im da, to, co zdobędą. Kościół ma pewne struktury, chociażby budynek kościoła, całe zaplecze. Często kościół udziela także pomocy medycznej, edukacyjnej tym ludziom. Skąd brać na to pieniądze? Przecież nie od tych ubogich ludzi. Ale właśnie, stara, dobra szkoła misjonarska mówi o tym, że zacznij od tych ludzi. Z tym, że nie można patrzeć w takich kategoriach: od razu pomoc, od razu daj, prawda, bo można popsuć dzieło ewangelizacji. W zasadzie ja jestem obcym człowiekiem. Powinien to zaakceptować, że przyjeżdżając do nich, idąc przez wioskę, próbując się przywitać na pierwszy dzień dobry, ja powinienem wiedzieć, że jestem skądinąd, jestem obcym człowiekiem. Ja teraz pomijam sytuację dzisiejszą misji, gdzie rzadko kiedy można spotkać grupę etniczną nienaruszoną przez cywilizację europejską. Ale wyobraźmy sobie, że jest jakaś wioska gdzieś na granicy sawanny i dżungli, dajmy na to wioska Dimako w plemieniu Bobilis, w którym pracowałem. Wchodzę do tej wioski i w zależności od pory dnia wchodzę w południe, widzę ludzi wychodzących z buszu,
Kobiety noszą na głowie jakieś miski z wiktualami z plantacji. Dzieci biegają wokół chałupek, prawda, z tej gliny czerwonej, pokrytych liśćmi bambusa. W zasadzie wioska pusta, same dzieci, jakieś zwierzęta biegają niczyje, bezpańskie. No i co zrobić? Przyszedł człowiek znikąd. Zapukałem do ich życia, jak kominiarz puka do naszego domu, prawda, z życzeniami. I ten początek jest niewiarygodnie piękną tajemnicą spotkania z ludźmi żywymi. Nie ma żadnych jakichś wielkich definicji, jakichś wielkich struktur, jakichś wielkich zasad, jakichś organizacji. Jestem ja, przyszedłem do nich, oni skądś wychodzą, spotykamy się. Bembenkiri, bembengokan, bemblamos. Dzień dobry, w zależności o której porze dnia. No i teraz proste reakcje ludzkie. Chce mi się pić. Prawda? Albo dzieci się boją. Biały człowiek w jakiejś koszuli dziwnej. Prawda? Dzieci się boją, chowają się. Zyskanie ich sympatii. Czy sytuacja misjonarza z Polski na przykład różni się od sytuacji misjonarza z Francji, z Kanady, z tych bogatszych krajów dawnego Zachodu? Teraz już mniej. Natomiast było to dosyć trudne psychicznie i bolesne w latach 80. A jak to jest ze zdrowiem misjonarzy? No bo Afryka, trudne warunki. Misjonarz nie ma środków na to, żeby się leczyć. Przyjeżdża do Polski, leczy zęby, leczy inne części swojego organizmu, który przecież ulega wyczerpaniu, zmęczeniu. Przede wszystkim misjonarz musi tam przyjechać zdrowy. A później, jak mówią Arabowie, inshallah. Ja miałem tak zwaną malarię raz w tygodniu. To nie są żadne czary. To jest przygoda z komarem, a raczej z komarzycą. Prawda? Dzięki Panu Bogu uniknąłem malarii mózgowej. Ale widziałem mnóstwo osób, które... Ale był ksiądz jakoś zaszczepiony? Nie. Żadnych szczepionek. To znaczy cholera, ta choroba, zaszczepienie przeciwko cholerze, żółta febra. W zasadzie te dwie główne. Wtedy sanepid szczepił w latach 80. Natomiast już w Paryżu w czasie nauki języka francuskiego serwowano nam przy posiłkach niwakinę. Raz w tygodniu, w niedzielę, na śniadanko dwie tak zwane setki niwakiny. To jest rodzaj chininy, prawda? Później rozmaite rodzaje tej chininy były. Ale to były tylko połykane pastylki, które miały jakoś człowieka przygotować na malarię. Natomiast później przygoda z malarią to jest przygoda co parę dni z ciężką grypą, prawda? Rzecz zaczyna się od komara. Poza tym miałem amebę. Więc kwestia jest wody filtrowanej i gotowanej. Kwestia jest właśnie picia rzeczy kapsulowanych tam, gdzie na wsi. Ale leczenie na miejscu, czy trzeba przyjechać do Europy, leczenie, przyjechać do Polski? Jeśli już jest choroba, misjonarz jest na misjach w czasokresie 2-3-letnim i urlop. Więc jeżeli każdy, kto przyjeżdża na urlop do Polski, czy czuje się dobrze, czy czuje się źle, idzie do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni, Redłowie, i tam ma swoje przysłowiowe 3 tygodnie, jak to my misjonarze mówimy, na kanał, wszystko, od stóp do głów, prawda? Natomiast miejscowe szpitale też istnieją. Ja byłem wiele razy u dentystów miejscowych i człowiek naprawdę nie myśli o tym. Właśnie Afryka, Kamerun ma to do siebie, że temperatura, mentalność ludzi, twoja działalność, która jest pasjonująca, sprawia, że dopiero w Gdańsku zacząłem myśleć, w jakich niebezpieczeństwach byłem. I o tym pewnie trzeba myśleć, myśląc o pracy misyjnej, że to nie tylko ten romantyzm, nie tylko ta pierwsza chwila, ale również trudne warunki zdrowotne.